Cześć, witamy Was z nad pięknej polskiej rzeki. Możemy powiedzieć, tak? To nie ta rzeka, do której teraz wypuszczają i nęcą w Warszawie. Jest to rzeka o nazwie Warta w centralnej Polsce. Ze mną Witek, Kornel. Cześć wszystkim. Hej. Kornel się nudzi i czasem tworzy takie cuda. I o tych cudach i o łowieniu boleni chcielibyśmy dzisiaj parę słów opowiedzieć. Tak, Kornel, skąd się wzięła Twoja pasja do robienia woblerów? Ogólnie to było już dosyć dawno, jakieś 7, 8, może 9 lat temu, nie pamiętam. Było tak, że nie było takich przyręd pod pstrągi i pod klenie w moich okolicach, które bym sobie mógł zastosować na daną wodę, bo jak wiadomo, łowicie też na Warcie, wiecie, że to jest trudna woda, tak? Że jest bardzo trudna i trzeba się dopasować. Nie było tych przyrzędzi, tak się zaczęło dłubać z drewienka. Na początku była lipa, później była balsa. I tak metodą prób i błędów się dochodziło. No ale jak już się poszło nad wodę i się łowiło pierwsze ryby, no to już porwało całkowicie, wciągnęło. No i już nie szło z tego wyjść. I tak już się klepie kilka lat i no i jest super. Zaczęło się strugać. Korzystając z okazji, że mamy twórcę tych woblerów, które naprawdę bardzo ryby łowią, może parę słów o tym, jak wobler, który się zachowuje, jak go prowadzić, bo są różnice. Dlaczego nie ma kotwic na nich? To może tak, zaczniemy właśnie od tego, że jesteśmy na boleniach, opowiemy głównie o przyrętach, które zastosujemy pod bolenie, spod mojej ręki. I pierwsze tak, kotwic nie ma dlatego, gdyż ja stosuję, no ogólnie wszyscy, co w tym gronie stosujemy, no drogie kotwice. Drogie kotwice, które sięgają tam 3-4 zł nawet sztukę. I po prostu nie każdego stać, nie każdy chce sobie kupić taką drogą kotwicę. Woblery są ustawiane z kotwiczkami, jednak no później są te kotwiczki zdejmowane, są ustawiane, kotwiczki są na grawkach i później sobie każdy ma wybór. Może sobie kupić kotwiczkę tańszą, droższą, taką jaka mu pasuje, tak? Większą, mniejszą. Generalnie chodzi o to, żeby przystępność ceny była jak najlepsza za woblera. Dokładnie. I czy jest sam produkt bez kotwic i po prostu to zdaje egzamin, bo nie ma tak, że jak się użyje słabszych kotwic z mojej strony, później nie ma, że tak powiem, takiej fali hejtu na kotwicę, tak? A znowu jakby byłyby dwie kotwiczki przy woblerze, który kosztuje tam parę dziesiąt złotych i kotwiczki by wynosiły 1/3 ceny woblera, no to też by to nie było to. Albo niektórzy wiadomo, no jeden inwestuje, drugi nie inwestuje, tak? Generalnie to nie jest dla każdego portfel takie kotwiczki. Jeśli ktoś ma bardzo zaczepowe miejsce, może sobie użyć nawet tańszych kotwiczek. Generalnie one się tam rozegną, ale oczywiście nie straci takiego wopka. A jeśli mamy w miarę czyste miejsce, no to używamy oczywiście czegoś lepszego, żeby ryby życia założyły nie stracić. Jest to manufaktura, robione ręcznie, wszystko malowane. Łuska każda zaznaczona. Wobler jest podpisany, oryginalny. Zdarzyło się, że ktoś podrabiał? Zdarzyło się, pewnie. Tak, podrabiałem, nie będę wymieniał, bo dobrze, ja tam dobrze wiem kto, ale i te osoby też pewnie będą wiedzieć, ale jeśli chodzi, bo kształt jest bardzo ciężko podrobić, bo zacznijmy od tego, że do każdego, każdy wobler jest zrobiony, na początku za wzornik służy żywa rybka i to jest odbitka po prostu żywej ryby, ale później ten wzornik jest dopracowywany, jest szlifowany, wyginany pod odpowiednim kątem, jest zrobiona gotowa forma pod danego woblera, później są kombinacje, wiadomo, z obciążeniem. Za dużo nie mów, bo zaraz będziesz miał 100 producentów lokalnych. I wszyscy będą robić takie same woblery. No, ale i wróćmy do tego właśnie, że i są kombinacje ze sterem, z obciążeniem i później są testy. I praktycznie każdy wobler przechodzi rok testów, zanim zostanie wprowadzony do sprzedaży. Zanim będzie dostępny na rynku. Tak jak teraz, testujemy, killerem, tak. Testujemy dęgusy, nowy model. W trzech kolorach. W trzech kolorkach, 8,5 cm. Łowi bolenie strasznie. 17 gram, także dosyć lotny. Jest to model bezsterowy, który się nadaje równie dobrze, można go użyć i na rzece, i na wodzie stojącej. Tak? Na rzece też daje pole do popisu, bo można go prowadzić na różne sposoby. Można nim łowić w poprzek nurtu z prądem, całkowicie z prądem nim łowić. Można go zatrzymać na napływie jakiegoś przelewu, jakiejś szybkiej rafy. Można nim łowić, ja to tak nazywam, po zegarku, czyli rzucamy przed siebie i po prostu na napiętej lince czekamy, aż ten wobler będzie sobie migotał, schodził do dna, migotał przy dnie i od czasu do czasu go poderwać, on zrobi taki niekontrolowany ruch i naprawdę no jest duże pole do popisu z tym woblerem, tak? I on sobie będzie spokojnie schodził. I wtedy jak jest zazwyczaj, jak opada i jest tam nad dnem, no zależy jeszcze, gdzie te ryby żerują, tak?
albo jest branie przy dnie, albo jest po prostu w toni, no to już kwestia miejsca, bo wiadomo, że na wodzie, tak jak tutaj na tej warcie, akurat mamy trochę głębiej, można tak by poprowadzić, ale jest znowu porośnięte dno. Na niektórych odcinkach jest znowu płytko, jest pół metra wody i na takiej wodzie się łowi też czebolenie i wtedy Nygusa można super poprowadzić pod prąd. Można go zatrzymać, można go powolutku ciągnąć, on wtedy sobie idzie przy powierzchni. Można go dosłownie tak prowadzić, żeby zostawiał smugę, jak taka uklejeczka, która tańczy na ogonku i też będzie zostawiał taką smugę, tylko to trzeba akurat wyczuć. Kijek do góry podniesiony, wolne zwijanie kołowrotkiem i takie coś też daje fajne efekty, takie łowienie. Czyli generalnie w Twoich wobblerach chodzi o to, że są tak realistycznie podobne do żywej rybki i trzeba im tylko nadać odpowiednią pracę, prawda? Którą tak, możemy kombinować. To chodzi o bezsterowce, tak? Bo on jak się go postawi, sam sobie też ma jakąś tam pracę, ale wiadomo, że wędkarz musi wymusić. To jest tak jak z gumami, jak w jaskółce. Też nie ma pracy i trzeba wymusić. To tak samo jest z tym wobblerem akurat, że trzeba po prostu się dopasować do różnych warunków i kombinować nad wodą, tak? I kolejnym takim modelem... Miałem się zapytać Witka o ulubiony jego, twój wobler. Mój ulubiony rodzaj. Kolorek? Kolorek i... To jest ta oliwka, przyznam szczerze. I kształt. Uwielbiam tą oliwkę, ona jest super rewelacyjna i kolor... Nie chcę się ciebie pytać, ile to jest metod prób i błędów, żebyś dobrał ten kolor, bo sam przyznam szczerze, że tam sobie psikam czasami po woblerkach, które mają dla mnie odpowiednią akcję, ale nie mają koloru odpowiedniego i wiem dokładnie, ile trzeba wydać pieniędzy na farbki, na wszystkie rzeczy, które na lakiery, które są do tego potrzebne, ile trzeba stworzyć prób i błędów i oczywiście ile acetonu potem użyć do zmazania tego, które się nie podoba. A drugą sprawą, też ja ci teraz przerwę, jest dobrać jeszcze kolor, żeby ryby go gryzły. Tak, wiem, ryby gryzły, ale ja dzisiaj stado ukleję i zakładałem poszczególne twoje kolory i dopasowywałem sobie i naprawdę... Ta rybka jest identyczna z oryginałem, który pływa w wodzie. Tak, i właśnie oliweczka to jest taki kolor na ciepłe miesiące, bo jak wiadomo, ta uklejka też w zależności od temperatury tak, wody, ona też zmienia koloru inaczej kolory. Ją, tak. I od danej wody na przykład. Na odrze będzie ta uklejka też mieć inny kolor. Na warcie gdzieś tam wyżej też będzie mieć inny kolor. Na wiśle też będzie mieć inny kolor. Latem będzie też inna ta uklejeczka, bo już się też z tym spotkałem, że jesienią w chłodniejszych miesiącach łowią znowu ciemniejsze kolory. Jakiś grafit, jakiś czarny, coś na tej zasadzie, stalowy kolorek. Trzeba kombinować, dokładnie. Cały czas sprawdzać. Prezentuj dalej arcydzieła. I tak, nie dokończyłem z wariatem boleniowym. To jest też stary model, który dał już masę ryb, był też stworzony przez na wody stojące głównie, ale też się okazało, że świetnie się spisuje na rzece. To jest też 8,5 cm, 15 gram. Jest bardzo podobny właśnie do Nygusa, bo to jest zrobione praktycznie na tym samym wzorniku. Wiadomo, jest troszkę inaczej wygięty ten wzorniczek i inne obciążenie, inny stelaż, wiadomo, tak? Natomiast malowania są takie same. Ale wariant znowu to jest też taka przyrzęta, której my musimy nadać pracę. On ciągnięty swobodnie będzie bardzo delikatnie tylko lusterkował. Ale nim mówimy tak, bo masa ludzi się pyta, ludzie o tym nie wiedzą. Trzeba nim podszarpywać. I wtedy on, dlatego się nazywa wariat boleniowy, bo on dosłownie się zachowuje jak taki wariat w wodzie. Jeśli nim podszarpujemy, on ucieka prawo, lewo, góra, dół i możemy nim szarpać bardzo szybkie, krótkie ruchy, a później możemy szarpać tak kilka razy, a za chwilę możemy długie, powolne pociągnięcia, to on wtedy będzie tak odjeżdżał po pół metra, 70 centymetrów na prawo i na lewo, tak? To jest taki właśnie wobler, któremu też trzeba nadać pracę. I bardzo fajnie się spisuje. Równie dobrze można go na jakiejś przykosie, niegłębokiej, bo wobler jest dosyć szeroki i on go po prostu porywa, tak? Ale na jakiejś przykosie niegłębokiej można tego woblera opuścić do samego dna i po prostu zakręcić korbą, jak on już będzie na dnie, korbą kołowrotka i będzie się zachowywał jak taka uklejeczka startująca z dna. I wtedy też najczęściej mamy branie. Tak, dobrze jest sobie puścić woblera na płytszej wodzie i popróbować, zobaczyć. Zobaczyć jak to pracuje, pokombinować, no bo wiadomo, no, do wszystkiego trzeba się dostosować, do ryb przede wszystkim, tak? Dokładnie. Co dalej? Dalej, co tu mamy? Poperki? Poperki, tak. Teraz jak jeszcze pracujemy poperkiem? Pokazywałeś mi dzisiaj. Na cieplejsze miesiące, tak jak mamy dzisiaj na przykład początek września, cały okres wakacyjny. No, poper, no wiadomo, przyjęta do powierzchniowego łowienia, tak? Zazwyczaj utarło się, że na popery łowi się, na te większe popery łowi się szczupaki bądź okonie, tak? Ale to też trzeba wyjść z takiego stereotypu, bo popery jest świetną przynętą znowuż na bolenie.
Też imituje bardzo fajnie taką uciekającą po powierzchni uklejkę, taką przestraszoną dosłownie, co dzisiaj też było zresztą widać, jak te uklejki uciekały i puściło się między nimi tego poperka na przykład i było widać, że to się tam mało czym różni, tak? I tu mamy tego popera 8 cm, 11 gram. Wiadomo, no, poper jest pływający, tak? 11 gram ma także, jeśli chodzi o bolenia, zasięg ma bardzo fajny, bo idzie nim naprawdę dobrze rzucić. Idzie nim fajnie rzucić. I to jest wersja zrobiona w ten sposób, że można nim łowić jak takim typowym psem na smyczy, czyli podszarpujemy go, tak jak się łowi bolenie, podszarpujemy go, on sobie ucieka prawo, lewo i sobie od czasu do czasu zachrapie. Ale może też być na wodę stojącą na przykład przeznaczone, bo na rzece jest nim ciężko zaplumkać i właśnie plumkamy. Plumkniemy raz, dwa, chwila przerwy, dwie sekundy, raz, dwa i znowu chwila przerwy. On wtedy sobie plumka. Tak, on cały czas się utrzymuje tak pod takim kątem delikatnym. Nie jest centralnie w pionie, nie jest poziomy, tylko jest pod takim delikatnym kątem. Ta dupka ucieka do spodu, tak? Tak, łapie powietrze z góry. I tym poperkiem, tak jakby na rzece, najlepiej nie łowić w poprzek nurtu z prądem, albo całkowicie z prądem. Następna przynęta z dużym sterem. To jest akurat ukleja sandaczowa 9 cm. Wersja tonąca. Zdarzyło Ci się złowić na to bolenia? Nie, szczerze na to nie. To jest taka wersja bardziej przeznaczona pod trolling, tak? Na jakieś jeziora, gdzie te sandacze, na głębokie jeziora, gdzie te sandacze stoją w toni. I tak latem na przykład wiadomo, że te ryby podchodzą bliżej powierzchni, gdzieś tam na głębszych wodach i wtedy można takim boblerem sobie przetrolować, tak? On zejdzie do około 4,5 metra, ta sandaczóweczka. I to jest taki właśnie wobler sandaczowy. Chociaż zdarzyło się też, były odzewy, że na Wiśle, jak ludzie trollingowali, to potężne sumy się dały, które dosłownie masakrowały zestawy sandaczowe ludziom, tak? Boli. Boli jak tak zepsuje taki ładny produkt. Oczywiście nie woblera. Bo wobler był testowany odpowiednio. Pokazywałeś mi to już niedawno. Woblery były młotkowane, ale to zazwyczaj się kończyło. Jeszcze raz to słowo. Młotkowane. Czyli to znaczy, że wobler jest młotkowany. Sprawdzałem sobie wytrzymałość korpusu. Kiedy tak z ciekawości. Aha. Wytrzymałość korpusu i ten wobler był akurat na dziewiątce sandaczowej, z tym, że płytko schodzącej. Był wobler położony po prostu na płaskiej powierzchni, u mnie akurat na biurku. Ten woblerek sobie leżał i tak trzy razy dostał z młotka i później sprawdzałem, czy jest pięciokilowego? Jakaś... No nie, no może 5 kilo nie miał, ale zwykły młotek po prostu. Zamiast wbijać gwoździe, waliłem nim po woblerach, tak? No i tam nawet nie było małej wgniotki. Witek, jakbyśmy chcieli wytłumaczyć i zachęcić takich, co pierwszy raz chcą iść na bolenia i ten, to jak byś powiedział, gdzie mają szukać tej ryby? Wiesz co, no moje zdanie na pewno jakieś zawady. Tam generalnie trzeba szukać, gdzie jest drobnica. Szukamy drobnicy. Oczywiście boleń wiadomo, że pójdzie za drobnicą. Obserwujemy jego śladu. No nie warto za bardzo tak leżeć w łóżku do późna, bo sami wiecie, jak było dzisiaj. Z rana te bolenie jest właściwie bardzo chlapały nam dosyć ładnie. Że są cwane, to jest jedna sprawa, ale oczywiście, żeby je przechytrzyć, no to muszą być w miarę aktywne. No i oczywiście trzeba metoda prób i błędów. Każda rzeka ma swoje prawa, gdzie indziej łowimy inaczej, w innej rzece też się będzie sprawdzało coś innego. No generalnie takie tutaj woblery jak mamy od Cornela, no to raczej... Cornel, właśnie o to chodzi, że Cornel robi woblery na różne wody i na różne warunki. Jest wobler, który jest ciężki, możemy go podać daleko. Są woblery subtelne, delikatne, które czasem też tak jakby będą robiły robotę zupełnie w innych warunkach. Także no niestety wędkarstwo polega na tym, że trochę tego sprzętu cały czas nam dochodzi. Jest jeszcze tak, że jak na coś tam złowimy, to bardzo w to wierzymy i tak jakby się trzymamy jednego, a tutaj trochę trzeba być otwartym na świat, tak? Trochę na doświadczenia, nie bać się założyć coś nowego, popróbować. Mówię, tak jak żeśmy wspominali, warto jest sobie puścić, popróbować, podszarpnąć, zobaczyć, jak to wtedy się zachowuje. Nawet można spojrzeć na to, prawda? Przecież to jest, szczerze mówiąc, no nie znam producenta, który robi tak małe rybki, żeby wyglądały jak prawdziwe. Jeszcze boleniowe i są bardzo, bardzo realistyczne. Krąpika jarzowego pokażemy kiedyś, to dopiero jest mała rybka. Paznokietek. Tak, bo to są tylko woblery, które tak jakby bardziej dedykujemy boleniu. Tak, możemy nimi łowić bolenia. Tu jeszcze powiem o sieczce. Tak jak wspomniałeś o warunkach, właśnie o dostosowaniu się do tego bolenia. To jest też tak, że ja robię też woblery na różne pory roku dosłownie. Można się tak też do tego odnieść. Chociaż nie powiem, że na sieczkę nie złowimy bolenia na przykład zimą czy późną jesienią, bo bolenie czasami, no zdarza się, że się łowi w grudniu, tak, jak czas pozwoli.
Ale generalnie jest tak, że tych większych przynęt używa się, nie cięższych, ale większych, ogólnie dłuższych, takich gabarytowo potężniejszych. Używam bardziej w maju, początek czerwca i później już tak do tych większych się sięga od początku października i tak do końca roku. Chociaż wiadomo, no trzeba kombinować, tak? No ale generalnie tak, taka sieczka na przykład, no wiadomo, latem jest pełno narybków w wodzie. W rzekach jest zatrzęsienie, zresztą dzisiaj też było widać, no jest masa. I ten boleń właśnie żeruje na tych małych rybkach. I po to powstała ta sieczka, żeby łowić te bolenie latem, tak? Ona jest dosyć malutki, smukły woblerek. Pokażę taki patencik. Smukły woblerek, bo ma 5,5 cm, 6 gram, ale jednak super leci, ale ja tu mu dodaję zawsze jeszcze czebureczkę. Jak potrzebuję dalej rzucić lub głębiej zejść. No ale on no. Głębiej wtedy przez to schodzi, tak? Trochę? Przez tak, to, głębiej, ma? Ale to możemy regulować wysokością kija, tak? Zniesiemy szczytówkę i też go można całkowicie przy powierzchni prowadzić. I wtedy dopalamy go taką czebureczką. Ja tu maksymalnie dawałem 4 gramy. Tutaj akurat mam założone 2 gramy czebureczkę na kółko łącznikowe. Jest bardzo fajny patent, bez zbędnego tracenia czasu na odbijanie kotwic lametą. A co jeszcze? Ludzie dokładają lamentę na tylną kotwicę. Ale to wtedy gasi mu pracę woblera, bo jednak ta dupka jest bardziej obciążona i wtedy gasi, a tak to jeśli mamy... Czyli jeżeli dociążamy, to dociążamy. Dociążamy na środkowe oczko, tak, tak. I to każdego woblera, którego chcemy dociążyć, który ma to środkowe oczko, bo wiadomo, są woblery z jednym oczkiem, to już go nie dociążymy, tak? No ale generalnie się obciąża na środkowe oczko, tak jak jest tutaj to pokazane, tak? I wtedy ten wobler nam nie zgubi pracy, bo obciążenie jest na luźnym przygubie. Gdybyśmy na przykład chcieli zacisnąć na oczku, od stelażu, jakąś śrucinkę, bądź tam kawałek ołowiu, czy coś jeszcze innego, jakiś wolfram, wtedy ten woblerek nam zgubi pracę, bo to już będzie ingerencja w wagę samego korpusu. A jeśli jest obciążenie na tym luźnym przegubie, jeśli nie przesadzimy, to też trzeba robić metodą prób i błędów. Ja tu mogę tylko podpowiedzieć, że do sieczki maksymalnie dawałem 4-gramowe czebureczki i nie gubiła pracy, łowiła ryby, świetnie leciała, także... Będzie na razie na kanale. Taki
Pojazdu się na Marsie też miał 68? Chyba pół tego, nie? Kornel, a co to? A to jest takie coś, że to jest tak naprawdę uniwersalny wobler. Jest to wobler zrobiony na zasadzie cykady. Ma pracę jak cykada. I nazywa się? Cykada boleniowa. 7,5 cm. Są dwie wersje. Ty masz akurat na ręku 14 gram i jest wersja 8-gramowa. Jest nieco lżejsza i węższa. Delikatnie się różni. No i cykadka jest... Ta czternasteczka jest do obławiania szczególnie głębszych partii wody. Czyli tak jak nie widać boleni, a nie widać gdzieś boleni, tam trzeba tak, sprawdzić, albo, czy są niżej. Dokładnie, albo jak po prostu nie widzimy, wiemy, że są gdzieś bolenia na danym miejscu, nie widzimy uklejki przy powierzchni, wtedy puszczamy taką cykadkę. Ja ostatnio miałem taki przypadek właśnie nad Wartą też. Głęboka rynienka, uklejka gdzieś tam schowana, pochmurny dzień i po prostu cykadka, której tam trzecie, czwarte, czy tam piąte już też nie liczyłem, przeprowadzenie siatbolek, tak? I taką cykadą, ona, ta czternastka ma bardzo mocną pracę. Jak na takiego boblerka ma fajną, mocną pracę na plecionce, to super czuć, nawet z 40-50 metrów łowiłeś dzisiaj. Tak. Zresztą cykadką, to wiesz, z czym to się je. I można nią też łowić na różne sposoby, bo można nią łowić pod prąd, wolno ją prowadząc. Można nią łowić w ekspresie pod prąd, bo stawia mały opór, bo ten wobler nie ma steru. Świetnie pracuje, ona pracuje również w opadzie. Można ją prowadzić z prądem, tak samo. I można nią łowić z opadu. Jeśli mamy gdzieś czyste, nieporośnięte dno, gdzieś, gdzie po prostu nam ten bobler nie wejdzie, można nią łowić z opadu, bo ona w opadzie pięknie lusterkuje. Tylko że to wiadomo, są kotwiczki od dołu, więc jeśli mamy czepliwe łowiska, no to trzeba z takiego łowienia zrezygnować, albo z wyczuciem, tak? Albo dżigować po prostu tym boblerem w toni wody i wtedy się nam to sprawdzi, tak? A natomiast cykada 8-gramowa, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest wiadomo, jest lżejsza, węższa, stawia jeszcze mniejszy opór i to jest wobler z przeznaczeniem do szybszego łowienia tych boleni. Nie, ale daleko nie poleci. Daleko nie poleci, ale to jest na takie mniejsze rzeczki, gdzie nie robimy hałasu w ogóle, gdzie nie jest tak, że każdy hałas gdzieś tam tą uklejkę wystraszy, tak? Bo wiadomo, no, są różne łowiska, ta ryba czasem jest przepuszczona i taką cykatkę, ósemkę nie potrzebujemy daleko rzucić, że sama ona nie robi zbędnego plusku, hałasu w tej wodzie. Po prostu ma drobniejszą jeszcze pracę, tak? A czasem to też boleniowi odpowiada. I tą cykadkę, tak jak powiedziałem, jest do szybszego wędkowania, do szybszego prowadzenia, natomiast czternastkę możemy prowadzić wolniej, zejdzie głębiej i tym się to tak naprawdę różni. Czyli ona generalnie została do tego stworzona, żeby łowić bolenie, które nie żerują na powierzchni, tylko są jeszcze głębiej? Dokładnie. I ósemka, bo na początku powstała ósemka i ta ósemka już idzie dosyć głęboko, tak? Już to było w zamyśle to, co się chciało osiągnąć. Tak jak mówisz o tych boleniach, które nie żerują przy powierzchni, których nie widać, ale później jednak czegoś brakowało. Brakowało na przykład na sięgnąć gdzieś dalej po tą rybę, więc powstała czternastka. Okazało się, że ta czternastka, no nie tylko bolenie, bo trafiały się też potężne sumy na te cykady czternastki, trafiały się klenie, trafiały się okonie. Bardzo częstym przyłowem na 14-gramową cykadę były też szczupaki. I równie dobrze można tym woblerem też łowić na jeziorach. Jeśli chodzi na przykład o jakieś sandacze, które też grasują w toni, tak jak wcześniej wspomniałem przy dnie. Okonie też na to. I okonie też, jak najbardziej. I to jest tak naprawdę, każdy ten wobler też imituje uklejeczkę jakąś, tak? Więc wiadomo, że te wszystkie drapieżniki... Coś się spławiło. Rzeczne drapieżniki, no to jednak tą uklejkę pochłaniają w masakrycznych ilościach, tak? Dokładnie. Coś muszą jeść. Odnośnie kolorystyki cykady? Grafit, oliwka i czarny. To jest tak we wszystkich boleniówkach. Wszystkie boleniowe woblery są w tych samych kolorach. Te same najbardziej... są generalnie dostępne. Tak, tak. No różnią się, tak jak mówię, grzbiecikiem i jeszcze opalizacją, bo każdy wobler pod światło opalizuje się na dany kolor. Czyli oliweczka opalizuje się grzbiecik na zielono, boczki na złoto. Natomiast grafit i czarny opalizują się grzbiecik też na niebiesko. Ten czarny przychodzi, lub grafitowy przychodzi taki niebieski, taką niebieską perełkę. I boczki tam poczynają od lusków skrzelowych, dalej w głąb korpusu też się pod odpowiednim kątem świecą na niebiesko. Na taką pięknie perełkę. To w wodzie wygląda. Boleń bardzo ciekawa ryba, bardzo waleczna, trudna do złowienia. Czym trudniejsza do złowienia, tym większa satysfakcja. No może już teraz nie aż tak trudna. No tak. Z tym sprzętem taka trudna nie jest. Już mnie korci. Jak cię korci, no to zawijamy kram.
zwijamy, bierzemy wędki i idziemy próbować. Idziemy ćwiczyć dalej. Szczerze mówiąc, łudząco podobne. Można się pomylić, jak ktoś bierze na patelnię, prawda? No tak, dokładnie. I przechowywać z dala od kota. I teściowej. Na razie. Cześć.